No słuchając tutaj Państwa, można by powiedzieć, że to jest w pewnym sensie taki skok na media. Chcecie się dostać do Parlamentu Europejskiego, żeby móc przebić się z własnym przesłaniem, z własnym, że tak powiem, politycznym widzeniem świata. Wie Pan, jest to jeden z naszych celów, ponieważ internet nie wystarczy. Jest jeszcze bardzo szeroka grupa ludzi, która słucha radia i ogląda telewizji. I jak Pan słusznie wie, media są czwartą władzą w Polsce. Pomagają właśnie dotrzeć z ideami do szerszej grupy ludzi. Także wizyta w Parlamencie Europejskim pozwoli nam dotrzeć do większej grupy ludzi. No tak tutaj śledząc właśnie internet, przynajmniej tą grupę docelową, bo z tego co słyszałem, jesteście drugą partią pod względem poparcia, jeżeli chodzi o ludzi młodych. Więc to chyba jest taki wasz docelowy elektorat. Ci ludzie młodzi wchodzący w pewnym sensie na rynek politycznego wyboru. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w internecie jesteśmy pierwszą partią, liderami, ale okej, niech będzie na drugim miejscu. Chodzi mi o ogólne poparcie. Rozumiem. Tak, proszę pana, młodzi ludzie jest to nasz elektorat, ponieważ oni nie są spaczeni jeszcze, że użyję takiego słowa, poprzednim systemem. Nie skażeni polityką, tak? Nie tyle polityką, co ustrojem socjalistycznym, słusznie zresztą minionym. Nie pamiętają tam czasów, mało tego w ogóle ich nie znają, a jeśli znają, to z filmów Barei. Natomiast jeszcze potrafią samodzielnie myśleć, jeszcze wiedzą, że są kowalami własnego losu, a my jesteśmy partią, która jeśli dojdzie do władzy, zapewni im to. Co takiego macie w sobie jako partia, że właśnie ten młody elektorat tak często was wybiera w tych sondażach? Właśnie to co powiedziałem, samodzielność. Młodzi ludzie chcą być samodzielni. Młodzi ludzie chcą zakładać swoje firmy, chcą pracować na siebie, nie na kogoś. A system, który... Ten taki szeroko pojęty, głęboki liberalizm, tak? Liberalizm. Proszę zauważyć, że kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone, na początku swojej drogi były krajami liberalnymi. Wolność człowieka była na pierwszym miejscu. Wolność wyboru, czy to będzie ubezpieczenie zdrowotne, czy to będzie nauka, cokolwiek. Te kraje były krajami liberalnymi. Dopiero ewolucja systemu spowodowała, że są na drodze socjalistycznej, która prędzej czy później doprowadzi do upadku. I tak jak wspomniałem wcześniej, śledząc wskaźniki rozwoju Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, etc., etc., widzimy, że no jest coraz gorzej, jest coraz gorzej. Tutaj pan Janusz Korwin-Mikke wspomniał, że osoby idące do Parlamentu Europejskiego, upadło takie pytanie, czy są osoby przygotowane, czy nie będą musiały się wdrożyć w tą politykę w jakimś tam terminie. Napomknął, niechcący lub chcący, że są to osoby specjalnie przygotowane, umiące mówić. Czy wy jesteście w jakiś sposób szkoleni, żeby przygotowani do tego Europarlamentu, żeby... No bo oratorstwo to też jest jakaś sztuka, a w polityce bardzo potrzebna. Wie pan... A śledząc tutaj wszystkich Państwa kandydatów, no można powiedzieć, że no, jest to oratorstwo wysokiego poziomu, tak bym to ujął. Można powiedzieć, wystaliśmy to z mlekiem naszych matek, ale na poważnie. To jest taka grupa osób, która konkretnie już jest, że tak powiem, jakby to powiedzieć, no jest to pewna grupa osób, która tak, a nie inaczej po prostu wiąże się z polityką i ma to już we krwi? Chciałem powiedzieć coś innego. Wie pan, do naszej partii nie wchodzą karierowicze. Jak pan wie, my nie oferujemy stołków. Będąc z nami, nie można liczyć na to, że będzie się prezesem jakiejś spółki miejskiej czy państwowej. Na to liczyć nie można. Stąd jest to, wie pan, takie pierwsze sito. A to oznacza, że do nas trafiają ludzie, którzy po pierwsze chcą pracować, po drugie wiedzą jak to robić, po trzecie mają szeroką wiedzę, mają pojęcie o dzisiejszym świecie, umieją wyciągać wnioski i kojarzyć fakty. Także my w pewien sposób, w naturalny sposób jesteśmy przygotowani do tego, żeby tam jechać, stanąć przed kamerą i powiedzieć, proszę Państwa, nie, to nie tak. To wygląda zupełnie inaczej. Bo jak Pan widzi, ci, którzy tam pojechali, z partii mainstreamowych, że tak powiem, oni tego nie ujawniają. Oni nam mówią to, co my chcemy usłyszeć. Czyli te partie głównego nurtu niejako, bo tutaj też zrozumiałem, mają jakąś taką pomoc medialną tych mediów tak zwanych głównego nurtu? Czy nie możecie się przebić? Bo tu też właśnie było narzekanie na tą kwestię, że ich pokazują was nie do końca. Ale jest to prawda. Jest to prawda. Są wyliczenia, niestety do obejrzenia tylko w internecie, które jawnie pokazują, że partie głównego nurtu, jak pan wspomniał,
czas antenowy poświęcony im, no właśnie, jest dużo, dużo większy niż nasz. Stąd internet przez nas szeroko wykorzystywany, stąd konferencje prasowe, na których... Taka mała rewolucja, bo przez internet już nie jedna rewolucja w Europie w ostatnim czasie się odbyła. No właśnie, proszę zauważyć, kto korzysta z internetu. Z internetu korzystają ludzie młodzi. Wracając do pana pytania poprzedniego, jest to właśnie nasz elektorat, do którego chcemy trafić. Będąc w Europarlamencie, mając dostęp do rady, do telewizji, być może trafimy również do tych, którzy mniej korzystają z internetu, a częściej oglądają telewizję, a chcieliby znać prawdę po prostu, jak to wszystko naprawdę funkcjonuje.